Codzienny podcast ze Słowem Bożym. Ojcze, Ty wiesz, jak bardzo potrzebuję Twojej miłości, tej matczynnej, delikatnej, troskliwej, w ramionach których czułbym się bezpieczny. Uwolnij mnie od lęku, który mnie paraliżuje, osłabia, zniewala. Uwolnij mnie od złości, czarnych myśli, beznadziei. Tchnij we mnie moc Twojego ducha, bym znowu uwierzył w moc miłości i przebaczenia. Rozpal moje wewnętrzne siły, daj mi odwagi do powstania i wiarę w to, że Ty jesteś silniejszy niż zło. Mów do mnie, Panie, niech Twoje słowo mnie pociesza i przemienia. Amen. Kochani siostry i bracia, dzisiaj Ewangelia jest niesamowita. Przypowieść o Ojcu, który jest miłosierny. Przypowieść o Bogu, który tak kocha ludzi, że to On pierwszy wychodzi do każdego z nas. Wielki Post to jest czas i miejsce, kiedy słyszymy to ciągłe zawołanie Jezusa Chrystusa: nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Wierzyć w Ewangelię to znaczy uwierzyć w dobrą nowinę o Bogu. Każdy z nas ma swoje przedstawienie Pana Boga. Często może myślimy, że Bóg to jest tam, gdzie siedzi na chmurze, patrzy na nas z góry. Ten Bóg nieraz nie jest w ogóle obecny w naszym życiu, by coś poprosić u Boga, żeby dostać u Niego jakieś łaski, to trzeba nieraz się namęczyć, napościć, wymodlić, jakieś pielgrzymki odbyć, żeby Bóg łaskawie na nas spojrzał. Dlatego może nieraz bliżsi są nam święci, bliższa jest nam Matka Boża, a często się wydaje, że Pan Bóg to jest taki, który tylko patrzy i gdzieś tam chce ukarać człowieka za jego grzechy, za jego błędy. Dlatego może nieraz tak trudno dla nas powiedzieć na przykład z całego serca: Boże, bądź wola Twoja w moim życiu. Boimy się nieraz tych słów, bo gdzieś tam mamy tak związane, że wola Boża to dla nas są krzyżyki, są cierpienia. Często w naszym narodzie, szczególnie babcie, pamiętam, powtarzały nam, że kogo Pan Bóg kocha, temu krzyżyk daje. To jest takie stwierdzenie trochę niebezpieczne, bo każdy z nas jakby pomyślał, czy chce dać swoim dzieciom krzyżyk. Wy, którzy macie swoje dzieci, swoje rodziny, z takiej ogromnej miłości dalibyście krzyże swoim dzieciom, czy te krzyże od nich byście zabrali? Ja myślę, że każdy normalny rodzic, czy wierzący, czy nie, zabrałby choroby u dziecka, chciałby zabrać jakieś problemy życiowe, przyjąłby to z chęcią na siebie, bo kocha. A więc powstaje pytanie, dlaczego my nieraz mówimy takie okrutne rzeczy o Bogu? Mówimy, że On daje tylko i wyłącznie krzyże. Często właśnie przez to, przez nasze takie gadanie i, przepraszam za słowo, może nieraz głupie wierzenie, boimy się Pana Boga. I nam trudno oddać Mu całe nasze życie. Trudno nam też zaakceptować Jego wolę. I zawsze myślimy, że Bóg jest zazdrosny o nasze szczęście, zazdrosny o nasze dobre życie. Jezus Chrystus dlatego nawołuje. I to stwierdzenie Jezusowe, te słowa: wierzcie w dobrą nowinę, wierzcie w Ewangelię, są aktualne dla wszystkich czasów. Jak bardzo musimy zmieniać to nasze pojęcie o Bogu i uczyć się na nowo Boga od Ewangelii. Bo wiemy, że Jezus Chrystus nie tylko przyszedł nas zbawić, ale przede wszystkim przyszedł też, by pokazać twarz prawdziwego Boga. Wszystkie słowa Jezusowe, Jego czyny, Jego gesty, które pełni w Ewangelii, to jest jedno wielkie objawienie twarzy Boga. Święty Jan w pierwszym rozdziale powie, że Jezus Chrystus przyszedł nam z greckiego egzegeza, to czyli opowiedzieć o Bogu, kim On jest. I przede wszystkim Jezus
mówi, że Bóg to jest Ojciec. Ojciec, który kocha. Ojciec, który troszczy się o swoje dzieci. Ojciec, który jest cierpliwy. Ojciec, który zrobi wszystko, bym ja był szczęśliwy. Przebaczy mi każdą winę. Wyjdzie mi na spotkanie, tak jak w dzisiejszej Ewangelii. Bóg, który jest zakochany we mnie, zakochany w Tobie, w każdym człowieku. Często, kiedy głoszę rekolekcje, pamiętam, jedna pani przyszła po mszy świętej, kiedy mówiłem o tym, że Bóg jest Ojcem, przyszła i mi powiedziała: proszę księdza, ja nie dam rady słuchać o Panu Bogu, że Bóg jest moim Ojcem, po prostu przeszywają mnie dreszcze. Ja mówię, dlaczego? Bo mówi, że miałem całe swoje dzieciństwo ojca, który był dyspotem, który bił, maltratował mnie, moją siostrę, moją mamę. Wtedy sobie pomyślałem, przecież kiedy Jezus mówi, że Bóg jest miłosierny, a z hebrajskiego miłosierny to znaczy rachum, rachamim. To słowo, które chce powiedzieć, że Bóg ma łono mamy. Być miłosiernym to znaczy mieć łono. Łono kobiece, które jest w stanie przyjąć każde dziecko, dać jej schronienie. Więc Boża i ojcowska miłość, tak na nasz rozum i w naszym porównaniu można powiedzieć, że Bóg jest jak ta najlepsza mama i najlepszy ojciec. Ta miłość matki i ojca, która wyraża się w Panu Bogu. Dlatego Jezus po prostu przynosi nam rewolucyjne pojęcie o Panu Bogu. Często nas może tak uczono, że my idziemy do Pana Boga, my Mu służymy, my Bogu musimy coś dać. A Jezus mówi, nie, co wy możecie dać, ludzie, co my mamy? To Bóg przychodzi do nas. To On nam usługuje. To On nas uzdrawia. Kiedy w Ewangelii według świętego Jana przed męką Jezus Chrystus, jak pisze święty Jan, znając wszystko, mając wszelką moc od Boga daną, czyli Jezus Chrystus, który w momencie przed wieczerzą miał wszystko, całe pojęcie o ludzkości. Wiedział przeszłość, teraźniejszość, przyszłość. Wiedział każdy nasz grzech, każde ludzkie bestialstwo. Wiedział po prostu całą głupotę ludzkości. I mógł zrobić w danej chwili wszystko, co chciał. Jednym stryknięciem palca mógł po prostu zgnieść całą ludzkość. Ale co robi taki Bóg? Wstaje, zrzuca z siebie ubrania, przepasuje się fartuchem, uklęka przed człowiekiem i umywa mu nogi. To jest nasz Bóg, który staje się niewolnikiem człowieka. To jest trudno przyjąć, naprawdę. Wolimy więcej Boga, który jest majestatyczny, potężny, ale Bóg, który staje się sługą. Do tego stopnia to jest trudne do przyjęcia, że święty Piotr mówi: Panie, nigdy mi nie będziesz umywał nóg. A Jezus mu mówi: jeśli ci nie umyję, jeśli ci nie usłużę, nie będziesz miał udziału ze mną. I dzisiejsza Ewangelia pokazuje, że Boga nie trzeba się bać. Boga nie trzeba się lękać. On naprawdę jest Ojcem. Często właśnie myślimy, że sami sobie damy rady, że my lepiej wiemy, gdzie jest szczęście, gdzie go szukać. Chcemy żyć według naszych planów, według naszej moralności. Tak jak ten syn marnotrawny, który myślał, że sam na swoją rękę znajdzie szczęście. Ale sami rozumiemy i chyba wiemy z własnego doświadczenia, czym dalej od Boga, czym dalej od Jego łaski, od modlitwy, od sakramentów, to człowiek nie wyrabia na zakrętach życiowych. Może jesteśmy ludźmi zamożnymi, dzisiaj mało komu co brakuje, mamy co jeść, mamy może pracę, ale gdzieś tam w sercu człowieka coraz bardziej dzisiaj się rodzi nienawiść, złość. Coraz bardziej ludzie dzisiaj mają po 1000 dyplomów, skończają uniwersytety, a coraz mniej umieją żyć jedni z drugim. Coraz mniej ludzie potrafią kochać, przebaczać, dzielić się sobą. Jest tyle nienawiści, tyle smutku. Dlaczego? Bo może jak ten syn marnotrawny, który odchodząc od Boga stoczył się do takiego stopnia, że już żył razem ze świńmi. Stracił swoją godność.
I ta chyba jest z nami. Czym dalej od Boga, tym bardziej tracimy tą radość wewnętrzną, pokój serca, chęć do życia. Któż jak nie Bóg? Któż jak nie On wzmocni nasze serca? Któż jak nie On doda nam nadziei? Któż jak nie On pomoże nam kochać, przebaczać, tworzyć relacje, budować małżeństwa, rodziny, nasze życie? Gdybyśmy zrozumieli, jak Bóg jest dobry, jak bardzo nas kocha, to byśmy naprawdę otworzyli nasze serca. To byśmy naprawdę Bogu oddali całe nasze życie. Postawilibyśmy Go w centrum. Jak bardzo Ojciec pragnie spotkać się z Tobą. Jak bardzo pragnie rzucić Ci się na szyję, ucałować, dać Ci nową szatę, nową godność, nowy pierścień. Jak bardzo Bóg wyczekuje Twojego powrotu. On chce, byś do Niego przyszedł, by móc na nowo wlać w Twoje serce moc Jego Ducha, moc miłości. Nie bój się Boga. Nie bój się, że On Ciebie odrzuci. Nie ma takiego grzechu. Nie ma takiego błędu, dla którego by Bóg Cię nie przyjął.